have fun, cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Ósmej rano. Popadało jednak. Deszcz nas nie zaskoczył. My raczej ubiegliśmy deszcz, ale popadało, tak więc będzie przerwa znowu w koszeniu. Nie sprawdzałem jeszcze prognozy na dziś, bo tak popadało naprawdę słabo, nie? Tak naprawdę, gdyby teraz zaczęło grzać, to 13-14 można jechać kosić, ale nie wiem, co będzie dzisiaj, bo tak zachmurzone jest. Nie tyle co chłodno, ale przyjemnie wręcz. Tylko że na przesychanie zboża to nie jest odpowiednia temperatura. Tutaj moja konstrukcja, widzę, przetrwała próbę czasu. Władki i inne chłopaki siedzą w hali. No dobra, zaczynamy dzień. A zaczniemy od ściągnięcia motorów. Czas ich uwolnić z tych... Jedną ręką tego nie zrobię. Dobra, są rozsznurowane. Można zdejmować. Tym jeździła kobieta motorkiem. Dobra, palimy. Niech się grzeje. A ten jest trochę bardziej agresywny. Oho, na szczęście. Ten jest podwyższony, ma zrobione siedzisko. To jest customowe siedzisko. 1000 zł kosztowało zrobienie takiej kanapy, nie? I odgrzewamy tego. Czemu się ssanie nie ten? Może jakoś się rozchodzi. Ssanie się cofa. Muszę siedzisko, zaraz będziemy próbować. Rążada. Rrrr.
wam. Jest w porządeczku i porównywalne przyspieszenie do KTM-a, nie? 7000 za to tylko. I to jest na kategorię B. No. Tak samo zresztą to jest identyko. Różni się kolorem, obszyciem skóry teraz już w tej chwili. Dobra, retest. No jest cichutka, nie? Ale tak samo żwawa. Można jej chyba obroty trochę podnieść na gaźniku, bo ona już się dogrzała. A nie, a może się utrzymuje, spoko. Również 7000 do wyboru do koloru. Tam jest co? Aha, blokada jeszcze się dalej przekręca. Znowu. Ładne. Fajne. Na kategorię B. To jest najważniejsze w tych czasach. Tak, załatwmy już z rana sprawy komisowe, bo tak od Zeta to ktoś tam pytał, ale ona jest już rezerwowana. Dondirek jest jeszcze do sprzedania. Kosiareczka. I ona 7,5 jest wyceniona. 7,5 koła. Na hydrostacie, bardzo fajny ciągnik. No i tutaj coś tam jeszcze może jest, jakiś rowerów parę. Kład jeszcze jest niezrobiony, a może właśnie tym kładem się dzisiaj trzeba zająć. Jemu trzeba zawory ustawić, bo ma podpierane prawdopodobnie. KTM-ik mały, MTX, Honda. Krosik 50 za 4000. Tamten już jest do oddania. Rower 3800, elektryk. Burgman 6000. Jakieś tam rowery po 200-300 zł, tak jak widać. Hulejnogi to już nie ma chyba. No się oprócz tych białych, te białe jeszcze są. Bo tutaj mam co prawda 3. Ale tak, tej jedna jest do oddania już. Obiecana. Właśnie, idę ją złożyć, bo obiecałem na niedzielę. Sorry kolego, już ci składam. Stasiu, idź do domku, bo będę odpalał bruma. Spróbuję ten beton ściągnąć. Ciekawe, czy sięgnę widłami do palet. Znaczy, w sensie takim sięgnę, żeby tutaj tego krawężnika obrzeża nie zruszyć, nie? Stopni ma olej.
ładnie chwyciło. O, bocian. Dobra, jadę to na gruz wywiozę i tak dalej. Dobra, tam gruz zabrany, teraz muszę pozabierać tutaj te śmieciuchy. No i koparką podjechać, trochę tu podrównać. Najpierw dużo, później mało, później grabkami. Tak samo tu. Listwy, bździstwy, rury, bździury, deski jakieś. Zabieramy wszystko. Badziewie zebrane. Teraz to wywieźć do lasu. I co, teraz znowu trzeba do widły zakładać i próbować to poderwać. To powinno pójść. Płytkolane. Może z tym fundamentem może być. No, Stanisław przygotowuje tutaj do sezonu. Także dzisiaj wieczorem będą po pełnym serwisie. Żaba, klucz 25, 24. Działamy. Dobra, to już trzeba wywieźć. Syn gdzieś krzyczy. Postanowiliśmy iść za ciosem. Znaczy ja postanowiłem. I robimy na hali miejsce nie tyle co parkingowe, ale będziemy wylewać halę od razu. Jadę teraz po palnik, będziemy wycinać te słupy. Ten gruz na tą stronę, reszta żwir, a tutaj sam żwir, bo już gruzu nie zdobędę tyle. Dzwonili chłopaki od tego, od forszlita, wstawiania silnika. Coś tam zaczęli już dotaczać ten łącznik Waryńskiego. Także powinien być gotowy w tym tygodniu. I prawdopodobnie zaczniemy już też działać, jeśli chodzi o właśnie forsza, nie? Ta, ja pojadę LTEKiem i przywiozę. Co? Przywiozę palnik. I powycinamy te słupy z hali. Zapalniczka gasi do przodu, mówisz? No najwyżej coś pierdolnie, nie? Też mi się tak zdaje. Tamte słupki też. Też trzeba, no. Wyciągniemy we dwóch? Tak. To kieruje tam taka strumienica. Niech będzie. Reszta to idzie pod... Jeszcze nie wiem, on porwany chyba. Może kiedyś archeolodzy będą wykopować, kurwa, i powiedzą, co to było za, kurwa, urządzeń. Mieli już worki, kurwa, takie. Czekaj, przyniosę, bo nie mam. Nie ma boba, nie ma zapalniczki. Najpierw się daje gaz, a potem się dopierdala tlenem. Ale tutaj to ma być pół na pół? Nie. Coś tam wiesz? Czerwony na pewno daje. Czekaj, bo tu poza... Czerwony jest do gazu. Wiem. Wiem,
No i dawaj gaz. Czekaj, to odpieram od słońca. No. I tlenu. O, żeś da jebał. To za mało coś jest. O, lepiej. Niżej. Nie, jeszcze jest za słabo. O. Topi się. Baba Mak nie wiedziała, a to tak. No ten dżindziel jeszcze. O dżindzlu nic mi nie mówił. No mówił, że tak trzeba, wiesz, odkręcić to i to, dodać, odpalić, dodać tlenu i napierdalać. I mówi na oko, no to tak żeśmy zrobili, kurwa. Tylko to trochę wysoko jest podcięte, nie? No jak mówiłeś, tam jeszcze 15 centymetrów. No tak, ale jak najedziemy oponą na to, nie przebije się? No teraz mówisz? No. Jak będziemy gruz sypać. A wiesz, my zrobimy na równo, a ten beton to ja nie wiem, czy ja będę w stanie udźwignąć teraz, a może za 3 miesiące. Ty, no tam to można niżej, bo tutaj beton to wykuć i też jeszcze podciąć. Nie, no dobra. O, ale... po prostu ciąć trzeba przy samej podłodze, jak to nie. No to już będzie praktycznie już samym betonem, nie? No. Teraz tamten, bo tamten też niby co tam jak najniżej. No jego trzeba, tak, już tam wiesz, tam nie będzie się o 10 cm po prostu obciąć, żeby nie wystawał poza fundament i tyle. Plan jest taki, że tutaj sypiemy gruz do końca, na ten gruz żwir, na równo z tym betonem. Na tą stronę pójdzie sam żwir, no bo już gruzu nie mamy. Też na równo z tym betonem, a później po całości hali pójdzie warstwa 15-centymetrowa betonu na całość. Razem równo będzie z fundamentami, bo te fundamenty są wyżej o 15 cm i to będzie wyznaczało poziom hali. Problem jest tylko taki delikatny, że będzie tutaj próg 15-centymetrowy. No i trzeba będzie go rozbić na 1,5 metra, 2 metry do przodu, zjazd zrobić i drzwi podnieść przez to, żeby się zamykały. A poza tym drzwi z tej strony hali, bo tam zostaną tak jak jest, ale z tej strony hali robimy tak, że te słupy też ścinamy, drzwi ściągamy, te słupy szersze zostaną jako słupy do drzwi i będziemy wystawiać nowe drzwi, wyższe wrota aż po sam tamten, tak jak blacha jest obcięta, tak żeby bizon wjeżdżał w całą prędkością, kurwa. Heder normalnie już przejdzie, nie? No powiem ci, nie mierzyłem. Trzeba byłoby zmierzyć. No, dobrze jakby z hedrem wjeżdżał, nie? Ale jak nie wejdzie, no to trudno, to też nic nie zrobimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Powiem ci, że na styk. Albo na styk, albo zbraknie, bo 4 to jest kosy, a on jest po szerszy, nie? Czy 4,20 kosy jest, z tego co kojarzę. Tak więc dupa blada, będzie trzeba ściągać header. Oj, ale tak to wiesz, zawsze tyłem. No. Znaczy tutaj ten magazyn to będzie też... Dobrze. Tu będzie na razie magazyn, ale kiedyś tutaj będzie fabryka. Jeszcze nie wiem czego. Tak jest, dostawa do komisu. Zaraz pogadamy. Tak, tutaj mamy Hondę w stylu klasycznym. Nie wiem, który to rocznik jest, ale powiem wam, że ona ma taki swój urok, co? Mi się podoba z wyglądu. No mi też. Ma taki, no taki widać, że to tak klasyk, nie? No. Ciekawe jak on z mocą. Nie wiemy jeszcze nic, bo akumulator naładujemy, trzeba nalać paliwa, odpalić, uruchomić. Bo to stało chyba ze 2 zimy już nieużywane w ogóle. Tutaj mamy czyszczarkę do posadzek, taką przemysłową. 24 V akumulatorową, ładujemy zaraz chwilę akumulatory, też do uruchomienia uruchomimy i będziemy coś tam obserwować, dawać znać jakie ceny, jakby ktoś był zainteresowany. Bagażniki 2 do rowerów samochodowe na hak i co?
I wsio. No i rowerzyk. Nawet dwa rowerzyki. Takie same, podobne. Po stówce. A tu jeszcze cena niestety nieustalona. Tam coś pewnie będzie pod czwórkę. Zobaczymy, jak, czy chodzi, jak chodzi, jak to jeździ i co, jak działa. Ale kurczę, ja bym kosisko zdjął i taki traktorek miał do przyczepkę do tego zrobić, wiesz? Ty, z przodu ma hak chyba, nie? Z przodu ma hak, a ja mam taki tylny hak do kłada jakby, nie? Gdzieś tam w tych paczkach właśnie było, nawet jest wystawiony. Można byłoby tutaj łatwo dorobić. A zresztą tu, o, tutaj, to tutaj to jest tylko dotknąć. On jest ta, na dwa zrobiony. Wystarczy tylko odkręcić i przykręcić. No fajnie. Słuchajcie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom moich widzów, no muszę być spójny jakoś z tą całą treścią. Nowa inwestycja w gospodarstwie. Jakiś zalążek już jest. Niedługo dalsza część. No dobra, mamy już jakieś aktualizacje. Tak, jeśli chodzi o czyszczarkę, no to już jest podłączona, zadziałała. Tylko ładujemy baterię w tej chwili, nie? Ona ma dwa duże akumulatory. Ta, podczas ładowania nie załączy, to damy później. Została uruchomiona kosiareczka. Powiem wam, pięknie to chodzi. Światełka. Trzeba będzie jeszcze tylko przemyć. I czwóreczkę trzeba zapłacić za nią. Ale jest fajna. Dzień dzisiaj taki duszno jest. Nie bardzo się coś chce, ale nawet troszkę poszło do przodu. Zaraz zobaczymy na hali. Jak tam, majster? Władasz nad płomieniem? Kurwa, koniec. Dwa słupki, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć słupków. Sześć słupków. A, tu jeszcze. Gnój się dymi, stary, jeszcze. Jak wprawy złapałeś, jeśli chodzi o ustawienie? Czy... Gaz, później to w ogóle chyba już od początku brakowało gazu, bo teraz to szybciej od razu idzie. Najpierw nagrzewasz metal, później... O. A, turbo. I nie wiem, czy ono bardziej jedno odcina, czy no jest większe, albo razem przez tą jedną środkową rurkę, że... No, coś takiego. Że jest efekt lepszy, tak? Wtedy. Ja muszę jechać po koparkę, to... A, no, kupię po drodze. Biorę ładowarkę, lawetę i jadę. Pasa zepnę tylko na te jazdy. Lecę po koparkę, właśnie mamę mijałem. Pierwszy dzień dzisiaj Mercedesem pojechała, dopiero zarejestrowaliśmy. I już dzisiaj pierwszy dzień w pracy było. Niech się cieszy. Dobra, ja już jestem z kopareczką na placu z powrotem. Jak tam te poszły wszystkie w cholerę? Gruz. Tam nie, trochę już zacząłem, ale to prawie nic. A tam co kontrolka
świeci. To... Nie, patrz na to, czujnik się spierdolił. To na zawsze świeci, nie? Nie zawsze, to się od tygodnia stało. Po prostu czujnik jest walnięty, trzeba wymienić czujnik. Bo ona na zimnym z rana już 140 pokazuje stopni, nie? Gorąca maszyna po prostu, wiesz, ona się rwie do pracy. No. Już dawno to trzeba było zrobić, kurde. O. Torf się pali. A, to wialnie choć wyniesiemy, żeby nie przeszkadzała. I można tu ładowarką wszystko wwozić pomału. A jakie z nabieraniem? Nabierałeś, czy co robiłeś? Daje sobie radę? Ma zęby. A po co ci te klucze były? A, gaz się kończył. No i kurwa, złomu użytkowego ile jeszcze mamy? Czekaj, bo tu będzie przeszkadzać nam. Tam będzie nam przeszkadzać. Gdzie my z nią idziemy? Weź tu teraz na lewo. Będziemy ją przestawiać z kąta w kąt, kurwa. A może by ją opierdolić? Nie, ona się przyda jeszcze. Ja już koszę czyste. No dobra. Ja idę zjeść obiad. Jeszcze dzisiaj nie jadłem, dlatego już też kończę z nagrywaniem, bo później się mogło cuda dziać, kurwa, na kiju, nie? Także trzymajcie się i do jutra. A, jeszcze pokażę o to na koniec, tak, bo się udało uruchomić, ale to jest jeszcze nieprzykręcone. Tutaj zbiera wodę, szlam taki, nie? To on. Czyści, chodzi, jeździ. Zamiata, odkurza. Ale cena jeszcze jest nieustalona za to. I tutaj zobaczcie, zassało ciśnienie na uszczelce. Nie wiem, ustalimy jakoś. Chyba, że ktoś coś się orientuje, to zaproponujcie sami coś ciekawego. A, bo ja dodam, do tego jest druga w częściach. Zobaczcie, to jest ten kokpit cały, co się włącza. To są wszystko części do niej zamienne. Cały ten karton, nie? Po 400 zł te bagażniczki. 4000, a za to jeszcze nie wiem. Do jutra.